Cześć, czuję się trochę dziwnie, dlatego że teraz będę tylko gadać. To jest odcinek specjalny, który jest z okazji 10 milionów wyświetleń. Do tego już nawet doszliśmy. No i coś niesamowitego. Miałam sobie w ogóle sprawdzić, które państwo ma około 10 milionów ludności. Wiesz, które? Pytam się kamerzysty. Tak około 10. Ma około 8-9. No to tak więcej niż Belgia obejrzała moje filmiki, co jest, no po prostu jestem w szoku totalnym, dlatego że to był zupełny przypadek, że się tym zajęłam. I chciałam oczywiście wszystkim podziękować z całego serca za to, że oglądacie, słuchacie, komentujecie i w sumie jesteście wszyscy bardzo mili. Nie wiem, chyba negatywnych komentarzy, takich naprawdę niekrytycznych, które coś wnoszą, ale takich negatywnych po prostu z bani, że tak powiem, no to nie wiem, jak policzę, może było w sumie z 50 przez te 3 lata. Naprawdę jest to bardzo, bardzo niewiele i z niektórymi osobami już niektóre osoby rozpoznaję, niektóre nawet wiem, jak wyglądają, niektóre mam jako znajomych na Facebooku i już takie tworzymy grono, w sumie no przyjaciół może za dużo powiedziane, ale takich dobrych znajomych. I jest to świetne i bardzo Wam za to dziękuję. Jak nie wiem, ktoś mi powiedział, że w pewnym momencie przychodzi wypalenie. Ja nadal tego wypalenia nie mam, to znaczy zawsze mam więcej pomysłów niż możliwości realizacji, więc jeszcze będziemy się pewnie rozwijać. I teraz tak, ponieważ to jest 10 milionów wyświetleń, to na koniec będzie oczywiście konkurs, czyli musicie mnie do końca obejrzeć albo przewinąć. A teraz będzie to sławne, teraz się skupiam, żeby to powiedzieć, bo ja nie znam angielskiego, Q&A, tak? Czyli pytania i odpowiedzi. I powiem Wam, że tych pytań to strasznie dużo jest. Jestem naprawdę zszokowana, że tyle rzeczy chcecie wiedzieć, ale niektóre są naprawdę świetne pytania, więc cieszę się na nie. Postaram się przeczytać, kto zadał te pytania, ale nie wszystko to wydrukowałam, więc no niestety nie wszystkich jakby wspomnę. No to zaczynamy. MS Natalus, nie wiem jak to przeczytać, pani tutaj zadała kilka pytań. Czy myślała pani kiedyś, żeby przejść na wegetarianizm? No zaskoczę panią, bo ja byłam wegetarianką w młodości, 6 lat, nie jadłam mięsa i także przepisy wegetariańskie znam całkiem. Czy ja nie jadłam mięsa wtedy, kiedy to jeszcze nie było takie modne? O, to było gdzieś zaraz ile lat temu? Prawie 30. I zaczęłam jeść mięso krótko przed ciążą, no i potem już tak się to rozwinęło, a też teraz, tak jak trochę pilnuję diety, to dla mnie chyba najlepszym pożywieniem jest mięso lub ryba lub białko jakieś z warzywami, więc nie zamierzam przejść na wegetarianizm. Natomiast mam córkę wegetariankę, która w tej chwili, ja nie jadłam mięsa też w jakiś tam sposób z powodów ideologicznych. Zuza to samo. Zuza kończy w tej chwili weterynarię. Uważa, że zwierzęta, chów ten taki klatkowo, no, nowoczesny jest nie do przyjęcia i też nie je mięsa. Nie wiem, teraz Zuza, wybacz jak coś kłamie, ale chyba około 5 lat. Więc te przepisy wegetariańskie, z przepisami wegetariańskimi sobie świetnie radzę. Nie mam z tym problemów. Zresztą jak jeszcze gotowałam dla całej rodziny, jak dziewczyny jeszcze były w domu, to u nas był taki zwyczaj, że się jadło w tygodniu 2 obiady mięsne, 2 obiady bezmięsne, 2 razy zupa i raz ryba. Tak po prostu było przyjęte, więc tego mięsa też strasznie dużo nie jedliśmy. No, ale nie zamierzam przejść na wegetarianizm. Boże, jak będę tak długo odpowiadać na każde pytanie, to chyba 3 godziny będą. Streszczam się. Zazwyczaj robi pani przepisy szybkie i proste, ale czy robi pani czasami przepisy trudne i długie, ale przepyszne? Ogólnie to większość robię szybkich i prostych. Dla mnie na przykład trudne i długie, znaczy trudne nie, ale długie, to na przykład są, załóżmy, gołąbki. I te gołąbki robię też właśnie w dwóch wersjach, w wersji wegetariańskiej i mięsnej. I to uważam za taki przepis dłuższy. Czasami się pobawię z jakimś skomplikowanym ciastem, z ilomaś tam warstwami, ale ogólnie staram się, żeby to było w miarę szybko, z dobrych produktów, nieprzegotowanych, nie takich przememłanych i raczej taką kuchnię
staram się uprawiać, że tak powiem. Czy często Pani eksperymentuje z nowymi przepisami? No i tutaj jestem w takim rozdźwięku. To znaczy tak, bardzo lubię, jak już się czegoś nauczę i to mi idzie szybko i bardzo lubię z tego korzystać. I nowe przepisy w sumie chętnie eksperymentuję, ale zazwyczaj, teraz już coraz łatwiej mi to idzie, ale częściej to było z taką obawą, że a nie wyjdzie i produkty zniszczę, albo a nie wyjdzie, rodzina nie będzie jadła i nie wiem co z tym zrobię. Więc tak się niechętnie eksperymentowałam tak bardzo, a teraz potrafię sobie gdzieś tam w internecie znaleźć jakiś wymyślny przepis, kupić coś bardziej takiego wymyślnego i spróbować i jak najbardziej więcej eksperymentuję niż wcześniej. Jakie jest Pani ulubione danie i ulubiony deser? No moje ulubione danie, mam kilka. Bardzo lubię zupy. Bardzo, bardzo lubię zupy. I czasami jak gdzieś tam jestem sama, gdzieś wyjeżdżam, to brakuje mi zup. Ale chyba najbardziej ulubione moje danie, którego też nie powinnam jeść, bo ma za dużo mąki, to są bardzo dobrze zrobione ruskie pierogi, których ja nie umiem dobrze robić. To przez kogo jest zrobione? U nas najlepsze pierogi to były babci Piotrka. To był przyjaciel Zuzi z dzieciństwa, a to była babcia mojej koleżanki i sąsiadki. I dobrze zrobione pierogi uwielbiam. To tak. A mój ulubiony deser? Lody. Lody, najlepiej czekoladowe, z olbrzymią ilością czekolady, mogą być z jakąś polewą, lody. Lody są najlepsze. Ulubione danie, które robiła pani babcia? No, moja babcia w ogóle bardzo dobrze gotowała, a najlepsze danie, które ja lubiłam, to lubiłam danie niedzielne, to były kluski na parze, czyli pampuchy. Z sosem, nie wiem z czego był ten sos, był wręcz czarny, on był chyba z wołowiny, z bardzo długo duszonego mięsa, w każdym razie ten sos był bardzo mięsny, bardzo taki esencjonalny i do tego była kapusta najczęściej zasmażana, no młoda to już była poezja i to było naprawdę najwspanialsze danie, najbardziej je lubiłam. Pani Edyta pyta, dzień dobry, mnie ciekawi kiedy masz urodziny albo chociaż jaki jest twój znak zodiaku? No ja mam urodziny 17 listopada, mój znak zodiaku to skorpion. Wiem, że skorpiony są nielubiane, ale mam bardzo dobry charakter, jestem bardzo spokojna i kochana, naprawdę. Zapytajcie moich dzieci. Kamerzysta umiera ze śmiechu, zna moje dzieci. Pani Agnieszka, czy nadal Pani pracuje w bibliotece, czy może zajmuje się Pani tylko pracą przy rozwoju kanału na YouTubie? Nie pracuję w bibliotece, ale nie zajmuję się tylko rozwojem kanału, ponieważ z tego nie dałoby się żyć i utrzymać. Jakby wykorzystuję swoją drugą umiejętność, czyli znajomość języka i tym się też teraz zajmuję, czym się zajmowałam kiedyś tam wcześniej. Ale bardzo bym chciała się zajmować tylko kanałem, pisaniem e-booków, warsztatami i tak dalej. I to było prawie możliwe, bo krótko przed pandemią naprawdę świetnie mi się rozkręciła ta akcja z warsztatami. Bardzo dużo miałam zamówień, no i potem wszystko niestety padło i jakby dorabiać trzeba. Pani Sylwia, nie wiem czy się nie pomyliłam, chyba pracuje Pani w bibliotece, jaka jest Pani ulubiona książka? Nie mam jedynej ulubionej książki, ale najbardziej lubię czytać pamiętniki, wspomnienia, coś co się zdarzyło naprawdę i z tych najlepszych pamiętników, jakie mi przychodzą do głowy, to najbardziej mi się podobał Portret podwójny Obeksińskich, to chyba napisała Pani Grzebałkowska, tak? Dobrze mówię? Tak. I bardzo lubiłam też, ale to już branżowo, Pani od obiadów o Ćwierczakiewiczowej. Świetna, rewelacyjna książka, przeczytałam ją przez jedną noc. Ale też lubię takie książki, to najbardziej, to znaczy wszelkie wspomnienia, biografie, to lubię najbardziej. Lubię też, czasami czytam też powieści i kryminałki. Kryminały, no to wiadomo, te skandynawskie wszystkie, ale to mi się czasami przejada. Natomiast te wszystkie wspomnieniowe książki nigdy chyba mi się nie znudziły. Zawsze czekam na nowości, teraz będzie o pani Gessler, będzie też pamiętnik, więc jak najbardziej go będę czytać. To lubię najbardziej, ale też lubię takie książki psychologiczno, jakieś tam, nie wiem jak to nazwać, no jakieś takie trochę psychologiczne, trochę rozwojowe. I największe wrażenie na mnie zrobiła Siła nawyku. Oczywiście zapomniałam, teraz się pytam kamerzystę o nazwisko, kto napisał Siłę na... Charles Duhigg, tak. To jest naprawdę fantastyczna książka, bardzo polecam w każdym wieku. Jeżeli macie możliwość przeczytać, to bardzo, bardzo polecam.
Czy ma Pani jakieś kwalifikacje wyuczone i zgodnie z nimi pracowała? Ja w życiu zmieniałam 4 razy zawód. Kwalifikacje mam dziwne, bo na przykład jestem technikiem obsługi ruchu turystycznego i pracowałam w tym zawodzie, plus jakieś inne różne kursy, ale nie mam tak kwalifikacji jak na przykład ktoś, nie wiem, skończył medycynę, czy skończył jakiś bardzo konkretny kierunek i tym się tylko zajmuje. Czy ma Pani jakieś zwierzęta? W tej chwili niestety nie mam zwierząt i bardzo mi ich brakuje. Z tego powodu, że też zdarza mi się często wyjeżdżać. Nasz daktylek, no to jest już za ten, kto ogląda od początku, wie, że był tutaj Rhodesian Ridgeback, przekochany psiur nasz. No niestety odszedł za tęczowy most, ale to już był, on miał bardzo dobre życie. To był już staruszeczek. Był nawet czas, że go trzeba było wynosić na dwór. Potem było mu trochę lepiej, ale już doszedł do takiego stanu, że trzeba było mu pomóc odejść. No to była bardzo smutna historia, ja nie dałam rady przy tym być, były moje dziewczynki, naprawdę świetnie sobie tam no, poradziły, trzymały go za łapkę do końca i daktylka już nie ma. Zuzia ma swoją kotkę, to jest rasowa kotka, kurczę, zapomniałam jaka rasa. Ragdoll. Mhm. To jest taka, no, kotek, który wygląda po prostu jak zabaweczka. To jest kotek, że tak powiem, z odzysku, bo to jest z hodowli kotka, która nie dawała hodowli kotków małych, nie umiała jakoś donosić ciąży, czy jak to nazwać, i dlatego została oddana Zuzi. No i jest naprawdę przekochana. Czasami u mnie przebywa, wakacjuje. No i też moja mama ma kota Mikusia, który też jest ze schroniska, no ale to już jest szatan niemożliwy, rudzielec i też czasami u mnie bywa, ale bardzo mi brakuje zwierząt i jeżeli się moja sytuacja ustabilizuje, to na pewno je będę miała, bo kocham zwierzęta, na pewno będę miała pieska, marzę, kupię, to brzmi, ale to są bardzo mądre pieski, bardzo marzę o pudlu średnim koloru brzoskwiniowego i myślę, że się na takiego zdecyduję i też bym być może chciała jakiegoś kota. No ale ogólnie na pewno się zdecyduję na jakieś zwierzęta, tylko muszę więcej przebywać w domu. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i bardzo proszę o łapki w górę, to pomaga mi w pracy.